To, co zobaczymy w próbówce, oznaczone jest plus, za 45 minut będzie tym, co wstrząsnęło Dartlem, kiedy po raz pierwszy zobaczył działanie faga. Mamy tutaj z jego dzienników bardzo przepiękny opis tej krótkiej chwili olśnienia. Po otworzeniu inkubatora doświadczyłem jednego z tych rzadkich momentów intensywnej emocji, która wynagradza naukowcom cały ich trud. Zobaczyłem, że hodowla bakteryjna, poprzedniego dnia gęsta i zawiesista od bakterii, jest dziś przeźroczysta. Wszystkie bakterie znikły. Tak jak na mojej płytce z podłożem agarowym, która została pozbawiona kolonii bakteryjnych, i to właśnie spowodowało moje emocje, kiedy w błysku zrozumiałem, to, co powoduje plamy na płytkach, jest niewidzialnym mikroorganizmem filtrowanym wirusem, lecz najważniejsze, wirusem bakteryjnym. Następna myśl pojawiła się szybko. Jeśli to prawda, to samo może stać się u chorego człowieka. W jego jelitach, tak jak w mojej próbówce, bakterie czerwonki mogą zostać rozpuszczone dzięki działalności tego parazyta. Wtedy zostanie on wyleczony. I to była pierwsza myśl, pierwsze teoretyczne założenie teorii fagowej. Wykorzystać faga, specyficznego faga, do zniszczenia odpowiedniej bakterii. Ale jak wiadomo, czasami rzeczywistość jest bardzo złośliwa i to nie Dartle, ale dwaj inni naukowcy po raz pierwszy zastosowali fagi w medycynie, wyleczyli oni zakażoną gronkowcami skórę. No cóż, ale Dartle dalej pracował nad tym i były lata 30. i 20. Leczył czerwonkę, cholerę, dżumę, tyfus, infekcje skórne oraz choroby zwierzęce. Przyjrzyjmy się jednemu zapiskowi. Emilia D. Miała 7 lat, chorowała na czerwonkę. 11 i 12 września 20 do 25 cuchnących stolców. Płynnych, lecz nie krwistych. Komórki Shiga obecne w dużej ilości. To są zapiski z natesów Dartla. 13 września były to już krwawe stolce. Pacjentce podano 2 cm sześcienne roztworu bakteriofagów. 14 września były już tylko 4 krwawe stolce przed południem, 2 bezkrwawe po południu. Nie zaobserwowano komórek bakteryjnych. Od 15 września wszystko się ustabilizowało. Pacjentka wyzdrowiała. W ten oto sposób wyglądało kiedyś leczenie czerwonki. Ale jak mówiliśmy na samym początku naszego wykładu, lata 30. i 40. Pojawiające się antybiotyki, fagi zostają zapomniane. Tak naprawdę zostają zapomniane tylko na Zachodzie. W 2 ośrodkach naukowych. Po pierwsze w Tbilisi, w Gruzji i po drugie w Polsce, we Wrocławiu, dalej są prowadzone badania nad leczeniem chorób wykorzystaniem bakteriofagów. Do czego robią to Gruzini? Otóż Gruzini używają fagów do sterylizacji pomieszczeń operacyjnych, przy zakażeniach powierzchniowych skóry, przy zakażeniach poparzeniowych i przy infekcjach jelitowych. Polacy, ośrodek wrocławski, to ponad 800 prac cytowanych, poszukiwanych na całym świecie. Czerwonka, biegunka, zakażenia krwi, zapalenie opon mózgowych, owrzodzenia i zakażenia bakteryjne skóry, infekcje pooperacyjne i oparzenia. Aż do momentu złamania nogi przez muzyka i wyleczenia go w Gruzji, Zachód nie zauważał możliwości wykorzystania fagów. Lecz teraz to się bardzo zmieniło. To są doniesienia sprzed ostatnich 2 lat. Z bardzo dobrych czasopism. W Wielkiej Brytanii zastosowano fagi do leczenia mętlinoopornych szczepów Staphylococcus aureus, czyli gronkowca złocistego. Okazało się, że ciężko takie fagi co prawda znaleźć, ale szczepy tzw. MRSA, czyli oporne na metycylinę i większość antybiotyków, są odpowiedzialne za główne zakażenia i poważne infekcje szpitalne.
Okazało się, że znaleziono fagi, które niszczą szczepy Staphylococcus aureus. Profesor Mann z Wielkiej Brytanii twierdzi, że jest możliwa ochrona myszy zakażonych dużymi dawkami stafilokoków przy pomocy tych fagów. Rozpoczęto nawet pracę nad nasączaniem opatrunków, bandaży, waty, roztworami fagów w celu pozbycia się bakterii. Firma biotechnologiczna Novolytic opracowuje technologię wykorzystania fagów w walce z MRSA. Tylko to? Nie. W USA okazało się, że można zastosować fagi do walki z gruźlicą. Otóż komórki bakterii gruźlicy znajdują się wewnątrz komórek eukariotycznych. Znajdują się w fagosomach, nie dopuszczając do połączenia się fagosomu z lizosomem, są oporne na działanie czynników bakteriobójczych. W jaki sposób dostarczyć faga do tak dziwnego środowiska? Okazuje się, że można. Okazuje się, że jeżeli weźmiemy sobie szczep Mycobacterium z Megamitis i wprowadzimy do niego faga litycznego, a następnie pozwolimy komórkom, neutrofilom sfagocytować te komórki, to fag w jakiś sposób dostaje się z fagosomu, w którym te komórki Mycobacterium z Megamitis zostały zlizowane, do fagosomu, w którym znajduje się Mycobacterium tuberculosis i dzięki temu jest możliwe zniszczenie komórek bakterii gruźlicy. W USA, okazuje się nie tylko w USA, ale i na całym świecie, bardzo niebezpiecznym, bardzo trudnym do opanowania są zakażenia kurcząt, powstające podczas hodowli drobiu. Okazuje się, że na Uniwersytecie w Arkansas bada się właśnie fagi, a specjalnie rozpyla się fagi w postaci aerozolu w kurnikach, gdzie następuje hodowla drobiu, w celu opanowania chorób bakteryjnych drobiu. W USA znowu wykryto specjalny rodzaj fagów dla bakterii Vibrio, z tego względu, że bakterie Vibrio były obecne w ostrygach. Wiele osób bardzo lubi owoce morza i wiele osób bardzo lubiło ostrygi, ale jak się okazało, że można się zarazić, jedząc ostrygi bakteriami Vibrio, spożycie ostryg spadło, ale teraz mamy już przynajmniej faga, dzięki czemu okazuje się, istnieje możliwość opanowania bakterii Vibrio i wyleczenia ostryg już teraz, żebyśmy mogli spokojnie te ostrygi sobie zjeść. Taka bardzo pokrętna, dziwna metoda, żeby nam było lepiej. W Polsce, no w Polsce oczywiście Wrocław, doniesienia z 2002 i 2003 roku, to są zastosowanie fagów do leczenia bakterii kolonizujących układ moczowy i wykazanie, że taka technika fagowa ma pozytywny wpływ na aktywność fagocytarną neutrofili, czyli te neutrofile lepiej pożerają bakterie. Czyli nie dość, że fagi niszczą bakterie, to jeszcze przy okazji stymulujemy neutrofile do lepszego pożerania tych bakterii. Ale i z Japonii. Staphylococcus aureus wykryto faga FI-MR11, który niszczy tą bakterię. Dzięki temu i pojawiającym się doniesieniom rozwinęło się wiele firm biotechnologicznych. Firm, które starają się wykryć fagi lub wykorzystać te fagi do produkcji jakiegoś produktu zawierającego fagi w celu zarobienia po prostu pieniędzy. Otóż jedna z tych firm, Exponential Biotherapies z Rockwell, rozpoczęła badania i nawet ukończyła pierwszą fazę badań nad bakteriami VRE. Co to są bakterie VRE? Otóż są to paciorkowce jelitowe, oporne na wankomycynę, które zabijają każdego roku tysiące chorych na nowotwory i AIDS, dzięki temu, że w przypadku tych chorób zostaje zmniejszona oporność w stosowaniu leków antynowotworowych i wpływa na zmniejszenie oporności na infekcje bakteryjne. Okazuje się, że można zastosować fagi do ochrony przed zakażeniami paciorkowcami jelitowymi. Dokładnie ta sama firma ma
kilkanaście innych programów badawczych pozwalających na zastosowanie fagów w rolnictwie do walki salmonella, shigella, escherichia coli w produktach mięsnych i drobiowych. Jest też firma Phage Therapeutic International, która właśnie wchodzi na giełdę, przynajmniej wchodziła w zeszłym roku, tak to było napisane, chyba weszła z dobrym skutkiem, zamierzała otworzyć próby kliniczne z kroplami do oczu zawierającymi fagi przeciwko zakażeniom gronkowcowym, które nieleczone mogą doprowadzić do utraty wzroku. Inna z firm, Novolytic, o której już mówiłem, firma, która stosuje fagi przeciwko metylinoopornym szczepom Staphylococcus aureus. Mamy też firmę Intralytic, która została założona, lub przynajmniej jednym ze współdziałowców jest gruziński uczony, który pochodzi z tej słynnej gruzińskiej szkoły badaczy fagów, pan Aleksander Sulakelidze. Zajmuje się ona paciorkowcami jelitowymi opornymi na wankomycynę. Produkuje bakteriofagi do walki salmonella, shigella i escherichia coli w produktach mięsnych i drobiowych. W projektach badawczych ma zamiar rozwijać terapię fagową przeciwko zakażeniom listeria i campylobacter. Dzięki temu współpracuje z trzema grupami gruzińskimi i wniosła wniosek patentowy o opatentowanie bandaża fagobioderm nasączonego preparatem bakteriofagowym mającym na celu usunięcie Staphylococcus aureus. A ostatnio było też bardzo ciekawe doniesienie. Otóż jest taka bakteria Escherichia coli, jedna z tysiąca bakterii pałeczek okrężnicy, które normalnie znajdują się w naszym organizmie, lecz ta jest chorobotwórcza. Produkuje toksyny i po raz pierwszy została wyizolowana w 1982 roku. Powoduje krwistą biegunkę spowodowaną spożyciem skażonych produktów pokarmowych. Ten pierwszy przypadek to był skażony hamburger w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych to są 73 tysiące zakażeń pokarmowych w roku, z tego 61 kończy się śmiercią, ale to też jest ważne. Najważniejsze jednak jest to, że od 2 do 7% osób zakażonych, osoby starsze i dzieci, ma dodatkowe komplikacje. Komplikacje tak zwane syndromem HUS, powodujące zniszczenie nerek. Otóż okazało się, że w amerykańskim Departamencie Rolnictwa przypadkowo wykryto dziwnego faga CEV1. Oryginalny fag został wykryty przez studenta, który był tam na praktyce. Był to Peter Warray, zajmujący się poszukiwaniem środków, które mogłyby te komórki Escherichia coli chorobotwórcze usunąć z organizmu owcy. Dostał kilkanaście owiec, dostał szczep chorobotwórczy. Jego zadaniem było zakazić te owce i stosując różnego rodzaju mieszanki antybiotykowe, usunąć z tych owcy bakterie. Dzięki temu będzie czyste mięso, będzie można je w łatwy sposób potem sprzedawać. I ile by się nie starał, okazało się, że jedna owca jest odporna na bakterie. Próbowano różnych dawek i w końcu okazało się, że w jej jelitach żyje fag. CEV1, który zabija wszystkie komórki Escherichia coli o 157H7. Dzięki temu został wyizolowany fag. Teraz są nad nim badania kliniczne i zastanawiają się nad zastosowaniem tego faga w technice leczenia zakażeń bakteryjnych. Nasze bakterie potraktowane wirusami zostały umieszczone na szkiełku nakrywkowym. Abyśmy to szkiełko mogli umieścić w mikroskopie, musiało zostać napylone złotem. Dlatego przypomina w tej chwili bardzo cenną broszkę. Lśni zupełnie jak złota biżuteria. Teraz ten stolik z szkiełkiem umieścimy w mikroskopie. W mikroskopie normalnie panuje próżnia, praktycznie taka jak w kosmosie. Osiągamy tutaj dzięki pompom próżnię o
takich parametrach jak próżnia kosmiczna. Oczywiście, żeby włożyć preparat do środka, zostało wpompowane powietrze. Odsuwamy klapę i teraz preparat umieszczamy na specjalnym, ruchliwym stoliku. Po zamknięciu tej klapy mikroskop zostanie z powrotem odpompowany, zostanie z powrotem powietrze. Jesteśmy przy mikroskopie elektronowym skaningowym. Jest to mikroskop, który pozwala nam obserwować powierzchnię obiektów biologicznych. Będziemy oglądać bakterie. Zaczniemy od bardzo małych powiększeń i stopniowo będziemy oglądać w coraz większym powiększeniu. W tej chwili zwiększamy powiększenie, żeby obejrzeć bakterie z większą dokładnością. W tej chwili widać, jest powiększenie praktycznie 1000 razy, skala pokazuje nam 30 mikrometrów i można już swobodnie rozpoznać pojedyncze komórki bakteryjne. Jest to szczep kontrolny, czyli szczep, do którego nie dodaliśmy faga. Są to komórki Escherichia coli, pałeczki okrężnicy, komórki, które są zdrowe, rosną tak jak trzeba i czują się całkiem dobrze. No przynajmniej czuły się dobrze do momentu, w którym posadzaliśmy je na szkiełku i przykryliśmy warstwą złota. Możemy zauważyć komórki bakteryjne, które dzielą się, a jeszcze się nie rozdzieliły, prawie że. Komórki już rozdzielone oraz te komórki, które przygotowują się do podziału. Tutaj pojawia się drobne przewężenie. Jest to typowy obraz zdrowych, rosnących komórek bakteryjnych pałeczki okrężnicy. Do tych komórek dodaliśmy faga i to, co ten fag z tymi komórkami zrobił, to, co zostało po tych komórkach, będziemy mogli obserwować już na następnym preparacie. Warto zwrócić uwagę, że skala w tej chwili pokazuje nam jedynie 2 mikrometry, tak więc możemy zobaczyć, że pojedyncza komórka ma długość rzędu 1 mikrometra, a jej średnica nigdy nie przekracza połowy mikrometra. Nawet najdłuższe komórki, takie tuż przed podziałem, nigdy tej magicznej wielkości 2 mikrometrów nie przekroczą. W tej chwili oglądaliśmy te bakterie przy powiększeniu ponad 7000 razy. Żeby przejść na drugi preparat, musimy zmniejszyć powiększenie, czyli wycofujemy się. Dochodzimy do zupełnie niewielkiego powiększenia i przesuniemy się na preparat, na którym mamy na szkiełku zlizowane bakterie. Mamy tu w mikroskopie możliwość podglądu, gdzie w kamerze widzącej w podczerwieni mamy obraz wnętrza mikroskopu. Na środku zlokalizowane są nasze stoliki, gdzie możemy rozpoznać, nad którym preparatem w danym momencie znajduje się detektor, czyli możemy sprawdzić, że rzeczywiście jesteśmy nad tym preparatem, na którym nam zależy. Pozwól, że sprawdzę. Rozpoczynamy od małego bardzo powiększenia, 30 razy, które pozwoliło nam odnaleźć stolik i zbliżamy się do powierzchni preparatu. Miejmy nadzieję, że to jest to, co z bakterii pozostało. Tak, to są pozostałości bakterii. O! O, właśnie. Tak. I możemy im zrobić ładne zdjęcie, gdzie komputerowo uzyskamy troszkę lepszy obraz, wolny od zanieczyszczeń i widzimy wyraźnie komórki bakteryjne. One w zasadzie jeszcze wyglądają prawie dobrze. Prawie dobrze. Tutaj są miejsca, gdzie widać zupełne resztki leżące w tle, prawda? Ja myślę, że postaram się przesunąć to w ten rejon. Tutaj znajdują się takie, w tym rejonie, tak. To jest powiększenie 5000 razy. Specjalnie w tym miejscu widać komórki dwie leżące koło siebie, posiadające bardzo wyraźne pęknięcia, przez które wydobyło się wnętrze komórki bakteryjnej, raczej to, co było we wnętrzu komórki bakteryjnej na zewnątrz. Tutaj są takie przerywające prawie komórkę na dwie części. W tym przypadku widzimy pęknięcie, które biegnie wzdłuż komórki. Otóż fagi w końcowej fazie cyklu litycznego produkują enzymy, które niszczą osłony bakteryjne. W przypadku komórek gram dodatnich, znaczy gram ujemnych, przepraszam bardzo, którym jest pałeczka okrężnicy, jest to gruba warstwa mureiny, jeszcze do tego warstwa błony zewnętrznej,
i enzymy lizujące wytworzone przez faga powodują rozerwanie tej warstwy nawet na krótkim fragmencie, w krótkim miejscu tej osłony, ale ciśnienie wnętrza komórki bakteryjnej powoduje to, że komórka pęka, jakby eksploduje na zewnątrz, wyrzucając cząstki faga do otaczającego środowiska. I te cząstki faga mają natychmiast zdolność do następnej adsorpcji na powierzchni komórek bakteryjnych i rozpoczęcia następnego cyklu litycznego. Czyli powtarzając tą cały cykl życiowy faga. Fag się adsorbuje, namnaża w środku, komórka pęka, wysypują się nowe cząstki faga, które zakażają następne komórki bakteryjne. Przy takich powiększeniach jak w tej chwili, w tym mikroskopie, nie uda nam się zobaczyć cząsteczek faga, które na pewno tutaj są, tylko pozostają dla nas niewidoczne, prawda? Widać wgłębienia w obydwu komórkach, tutaj, prawda, na środku, podobnie jak w tych poprzednich. Ta po lewej wygląda troszeczkę lepiej. Tutaj nie wiem, czy to jest cień, zobaczymy zaraz. Miałaś rację, ta komórka po prostu jest dokładnie pęknięcie, jest w tym miejscu, stąd wylało się wnętrze cytoplazmy. Ta wygląda na bardziej całą i która dopiero przygotowuje się do pęknięcia, która jeszcze nie zdążyła być rozsadzona przez znajdujące się w środku cząstki faga. Bardzo ładne, ciekawe ujęcie, bo każda prawie komórka jest zniszczona na tym ujęciu. Widzimy pojawiające się otwory, przez które fagi wydostały się na zewnątrz, niszcząc komórki bakteryjne. Tak właśnie Amerykanie wykorzystują w szeregu swoich prac badawczych enzym do niszczenia komórek wąglika, które są bardzo znane ze względu na zagrożenie bioterrorystyczne. Lizyna pochodząca z faga Bacillus niszczy specyficznie komórki wąglika obecne w środowisku. Także rozpoczął się proces produkcji dużej ilości tego białka i przystosowania, znalezienia metod na wykorzystanie go w wojnie biologicznej lub przeciwko środkom wykorzystywanym w wojnie biologicznej. Czyli taka komórka wąglika wyglądałaby właśnie tak. Zostałby z niej taki dokładnie. Pusty woreczek. Jest to enzym, który niszczy całkowicie osłony i powoduje to, że komórka pęka, rozsypuje się, a nawet sprawdzono, że działa przeciwko sporom. Bacillus. Aha. To jest ciekawe z tego względu, że spory do tej pory były trudne do zniszczenia i wymagały bardzo mocnych środków chemicznych do zniszczenia lub warunków fizycznych, a lizyna pochodząca z faga Bacillus pozwala rozbić te spory w środowisku. Co można powiedzieć na temat fagoterapii? Otóż nikt nie oczekuje jednak, że bakteriofagi staną się cudowną bronią, całkowicie eliminującą antybiotyki, tak jak sądzono kiedyś o antybiotykach. Bakteriofagi są ważnym uzupełnieniem specyfików, jakim dysponujemy obecnie. U niektórych osób, pacjentów, mogą się okazać jedynym skutecznym środkiem. Im więcej będzie wokół nas superbakterii, tym bardziej wzrasta zapotrzebowanie na inne typy leczenia, w tym momencie na fagi.